Drugi odcineczek w zielonym piekle przed nami. Bawimy się świetnie, do tego stopnia, że zapominamy o obowiązkach domowych. A o jakich? Dowiecie się pod koniec filmu. Miłej zabawy. O, i Lubka zniknęła. A co jeszcze miałeś? Nic tam z drugiej strony, ten, pijawki. Nie ogarnąłeś pijawek? Ogarnąłem, ale tylko z jednej strony. Nie wiem, jakim przyciskiem u ciebie, ale można posegregować rzeczy w plecaku. Jak taka klikam, jest teoria. Jak mam plecak otwarty i klikam Y, to mogę bez problemu, jakby te rzeczy mi się komasują, tak, nie? Więc... Jest trochę więcej miejsca. Mam nadzieję, że ty sprawdzasz sobie na zegareczku, czego ci tam brak. Czasem. Gdzie szlak nie trafił. Co, zegareczka? Ciebie. Zegareczka. Ja przestawię już ognisko. Trzeba nowe wbudować, tamto się wypaliło. Kija jednego brakuje. Myśliłam. No i jak tam ci idzie? Co zwiedzasz? Zbrajam się. Zbrajasz się jeszcze? A gdzieś poszedłeś daleko, bo ja ci nie wiem. O, tam jesteś. Nie było cię widać. A czego potrzebujesz w uzbrojeniu? Masz tutaj tych liści pełno. Po co ty po nie biegasz? No, był leżał sobie jeden taki bezpański, tylko wziąłem, no co? Ja nie wiem, czy my nie musimy drugiego łóżka zrobić, bo jeden hamak niby jest. Ale mam dziwne wrażenie, że dobrze by było tutaj łóżko zbudować. Drugie. Idę z niego skorzystać. Się już to mięsko zrobiło. Wezmę, żeby tutaj nie było. O, ślimaka ci upiekę. Super. Żebyś nie jęczał. Że żona ci obiadu nie zrobiła. Co? Co chrumkasz? Jakoś mój plusik idzie w dół. No cóż. Czy ty masz jakieś białko i tak dalej? Zjadłeś wszystko, czy nie? Potrzebujesz czegoś? Ja mam mięso, które by trzeba było zjeść. To chętnie bym zjadł. A nie, czekaj, ja mam jakieś mięso. Mam papugę, tylko nie wiem, co z nią zrobić. Nie. Upieczone mięso masz jakieś? Zaraz, bo się plecak wyłączył.
Tak, mam. To zjadaj. Zresztą zobacz, czego ci brakuje, tak? No bo... Jak zawsze wody. No dobra, no ale tu jakby trzeba znaleźć kokosy, zrobić bidony i tyle. A czegoś jeszcze ci brakuje? Mi trochę tłuszczu tylko. Ja nie, no ja mam z kokosa, mam ten... Miąż z kokosa. Piekę ci drugiego ślimaka, tego wzięłam, chcę go zjeść i zobaczyć, co on daje. Trzy białka, jedną energię, kiszka. Ja bym potrzebowała czegoś, co daje... O, tłuszczyk, przecież mam te owocki. Znaczy nasionka, tylko orzeszka. Jest lepiej, tylko faktycznie z wodą. To są dwie zupy zrobione, jeden z jakiejś wywar, nie wiem z czego. Ale jak podchodzisz na... Ja mam jeszcze larwy, mam jeszcze larwy. Czy je można zjeść? No, mogę zjeść. Możesz. I co? Sprawdzimy, dobre? Co da radę. To dawaj. No dobra. Smaczne? No tak, chyba tak trochę. No trochę mówisz, chyba że... Nie za, nie, chyba nie za bardzo podeszło. To teraz tak, jak najedziesz na ognisko, otworzysz plecak, to możesz najechać myszką na tą zupę czy coś tam i zobaczyć, co ona daje. Tak? Co ci poprawia, a czego nie. Żeby zanim wypijesz... No, jak mam to zrobić? Najeżdżasz na ognisko i otwierasz plecak. I wtedy najeżdżasz myszką na tą zupkę, która stoi obok. I sprawdzasz, co ona daje. Jak już sprawdzisz? 10 na 10 nadwodnienie, trochę energii, trochę białka i trochę zdrowia psychicznego podnosi. Ale ja na szczęście wyłączyłam zdrowie psychiczne, bo ty już zemdlałeś 5 razy. A jeszcze jakbym do tego zdrowie psychiczne dołączyła, to mogłabym nie ogarnąć ciebie i twojego zdrowia psychicznego. O, jest w bardzo dobrym stanie. Może tutaj Michę na razie. Dobra, to sobie coś tam zjemy. No dobra, Michę, to wypij. Może tu. Jeszcze kawałek. Będzie na nią kapała woda w razie, jak zacznie padać. Wypiłeś to? To ja tak. To wezmę tą Michę na razie na bok. Dobra, napada tam woda. Trzeba by kokosy znaleźć, no. Cały czas. No i właśnie dlatego ja łaziłem tutaj dużo dookoła. Mam. Chyba mam. Mam. Mam jednego. Ja widzę dwa. Ja też widzę dwa, właśnie jest końcem. Jeden poleciał. I drugi poleciał. Rozumiem, że widziałeś dokładnie te same dwa. Najprawdopodobniej, bo nie zdążyłem rzucić kamieniem. Bo zanim mi się naładuje rzut, to... No, też trwa to, ale mam. Dobra. Idę do... A, byłeś przy tej samej palmie, no. Dobra. Idę do obozu. Wyrzucę ci kokosa jednego. Będziesz mógł się napić. Proszę bardzo. A właściwie wyrzucę ci dwa. Jednego sobie przetworzysz, a z drugiego zrobisz sobie bidon. Czyli zrobisz wytwórz. Połączysz ze sznurkiem. Jakiś orzech brazylijski znalazłem. O, to fajne. Nączę banisto... Coś tam na B. O, to pnącze możesz zabrać, bo ja nie wiem, czy ty czytałeś, co my mamy zrobić dalej. Nie zdążyłem jeszcze. Okej. Okay. Sobie na spokojnie tam poczytaj. Na tym drzewie czasami rosną fajne niebieskie grzyby. Tu jest. Są. I co mam z nim zrobić? Możesz sobie go wziąć. Pnączy już nie wezmę. Dobra, ja jedno wzięłam. Jedno wystarczy. Pnączy. Ja tych pnączy mam... A to jedno weź tylko. O, i tu jest fajny owoc.
Stoję koło krzaka z fajnym owocem. Jeszcze jeden został. Weź, bo jakby ja zebrałam trzy swoje i już nie widzę więcej owoców na nim. Więc chyba ty masz swoje jakby owoce i ja swoje. Mhm. O. To jeszcze, no. Ja to zepnę. Dobra. Mam. Coś jeszcze chcesz tu pozwiedzać? Tak, zwiedzam, rozumiem, szukam kij. Mały kij, nie. Ja szukam dużych kij. Po co ci duże? Jeszcze nie masz całej zbroi. O, ta się pióro. Tak, nie mam całej zbroi. Bierz, piórko, bierz. O, grzybka minąłeś. Patrz, jaki ładny grzybek. Z koroną. No właśnie nie wiem, co z nim zrobić. Zebrać. No dobrze. Zebrać, zjeść, sprawdzić, jak działa. Co? Już go zjadłeś? Nie. A co? Muszę się obejrzeć. Znowu ci coś oblazło? Ja wiem, jak zawsze cię to pijawki. Jak tak trzeba, to dam ci kije, bo mam kijów sporo, wiesz. Pijawki. Mam kije, jakbyś chciał. Dobrze, dobrze, to ja się muszę rozebrać. Czemu? A to nie tak. Czekaj, nie czekaj, tak. Czekaj. Zabrałam ci pijawkę jedną. Zabrałam z ciebie jedną pijawkę. No to nie, nic nie ten. O. Zbroja z patyków X. No i co tam? I nic. Muszę ją odłożyć. Co znaczy? Dobra, tutaj jest czysto na tej nodze. Brak miejsca pytaków. Super! Ej, ale to nawet jak leży na ziemi i zaczniesz się oglądać, to możesz ją z ziemi podnieść i włożyć sobie na nogę. A czemu zaraz ją zdjąłeś z nogi w ogóle? Żeby obejrzeć się, czy nie mam tych. Ale to nie musisz ją jej ściągać w taki sposób. Jak się oglądasz, to masz u góry ludzika plus taki torsik, schowaj zbroję. Klikasz schowaj zbroję i pokazuje ci rączki, nóżki. Bez najmniejszego problemu. A potem klikasz pokaż zbroję na nowo i wszystko widzisz, tak jak trzeba. No i co? I najeżdżam i nic z nią zrobić nie mogę. Czego? Możesz ją podnieść. No nie mam miejsca w plecaku. To nie bierz plecaka, otwórz nóżkę, popatrz na własną nóżkę. Tak? Patrzysz na nóżkę. To i teraz patrzę. Otwórz plecak. Podnieś tą zbroję z ziemi. Mignęło. Coś mignęło, okej. Okay. I nałóż na nóżkę. A, wykombinowali. Taki numer to jest. O, żyjesz? Znowu ci pijawki obsiadły. Zabrałam ci jedną. No już się zdjął. No właśnie chciałem zabrać, no. Nawet nie da szans. Ratuję cię po prostu. No, idziemy? Patrz, jeszcze żyję. No, ja zaraz musiałam pójść spać, więc cię tu zostawię. Ale ja mam dosyć dużo tych, patyków. Także jak chcesz, no dobrze, to nie ma problemu. Chętnie. O, tu jest patyk. Proszę, koło. Przymierz patyka. Jeszcze linki wezmę.
O, zaczynam wolniej chodzić. Nie potrzebuję nic właściwie. Dobra, dopuśtykam jakoś do domu. W notatniku. Będę sobie musiała ogarnąć za chwilę. Masz bandaże? Nie, ale zaraz to zrobię. Koło mnie tutaj rosną roślinki na bandaże. Już. Widzisz, gdzie jest tam? To spójrz tylko, żebyś mógł sobie ten, bo ja bym szła do domu. Ja się muszę położyć. No to idź się połóż. No to ja tutaj mam co robić. No dobra, tylko chciałam ci pokazać, gdzie jest ta roślinka na bandażu. Będziesz jej szukał. Super. Co? Co się stało? Nie założę tego. Czego? Zbroi na rękę? Zrobiłem sobie zbroję. Tak, no. Nie założę zbroi na rękę, bo nie mogę się schylić. Patrząc na rękę. Masaka. Musisz tak stanąć, żeby ją widzieć w ten. Albo zrób porządek w plecaku. Wyrzuć na razie coś z plecaka. Zaraz, zrobimy to inaczej. Zobaczmy, czy da radę tak. Gówno. Nie ma. Trzeba się... Dobra, to zrobimy co innego. No co poradzę? Tam śpi. Lepiej się obudzę. Nie. Nie trzeba. Już wróciłam do ciebie. Jeszcze bym tu jakieś zupy ogarnęła. Pusto w miskach, panie. Deszcz dawno nie padało. Deszcz nie padał. Aha, i pusto tu. Dobra. Jak ja teraz bidon wody nabiorę, to dopiero się narobię. Ale muszę, chciałabym nam jakieś zupki ogarnąć. Dobra, ugotuję tego owocka. I ugotuję tego grzyba. O, i sprawdzę, co z niego będzie. Bo tego gotowanego grzyba nie jadło. Dobra, to jak się robią zupy, to ja sobie pooglądam, co my tu możemy. Ten owocek wiem. Dobra, molineria wiem, tytoń wiem. Ten owocek wiem, ten też wiem. Tego grzyba białego nie wiem. O! Ten niebieski grzybek zabija też pasożyty. Zabija pasożyty. Dobra. Ten owoc zabija pasożyty. O! To jest super. To ten jest ekstra. Co? Czekaj, zaraz tu wyrzucę z plecaczka. Y, upuść. No, widzę. Miseczka? Miseczunie. Weź ją, to jest takie maleństwo. Weź, noś to przy sobie na razie. Mam dwie. No to noś na razie. Chcesz mam zrobić z papugą. Chcesz ostrze? Mogę ci dać kamienne ostrze. Już masz? Mam. Papugę można... Nie. No dobra. Póki nosisz papugę, to ona się nie psuje. I jest to źródło mięska. Na kiedyś tam. Ale jeśli papugę jak przetworzysz, tak? No to już to mięsko się będzie psuło, nie? No to zaraz trzeba ten. A tu właśnie muszę wywalić dwa owoce już zepsute. Zupa, co ona będzie dawała? Minus dwa pasożyty. Ta zupa daje pasożyty, to ja ją tutaj tak odstawiła troszeczkę na bok gdzieś. Dobra. O, właśnie. Dobra, to ja mięso papuszki uten. Boję się, że w ogień wlezę.
nie wlazłam, super. No masz. Możesz mięso papugi włożyć w tą wodę, będzie zupa z papugi. Właśnie wsadziłem. Dobra. A zupa tu. Tu. I się chyba właśnie zrobiła. No i super. Ja jeszcze sprawdzę. Zupa mięsna. Ja mam, masz tego grzyba z tym białym takim? Z tą koronką? Bo ja mam jednego. Tak, ja go, mam. To ja go wsadzam do wody i zobaczymy, co będzie dawała zupa z tego grzyba. Mhm. A ja spróbuję... O, mogę wziąć. Super. Teraz możemy sobie założyć. Mhm. Dobrze. To jedno jest. To teraz poczekaj, robimy jeszcze jedno. Poczekaj jedno. Moment teraz. Poczekaj, stań na chwilę, nic nie rób. Moment. Dobra. Hej, hej. Jestem. Dobra. To tak. Mamy tu już zupę z papugi. To ja ją odstawiam na bok. I za każdym razem, jak będziesz pił, to trzeba patrzeć, bo mamy jedną, która będzie nam pasożyty likwidować. Taką zupę, wiesz? Mhm. I drugą zupę, która też pasożyty likwiduje. No, ja z tej jednej strony bym położyła zupę na pasożyty. Stoją jedna na drugiej te pasożytowe zupy. Dobra? Tak chyba będzie najlepiej. Aha, ty nie zrobiłeś sobie bidonu z kokosa jeszcze? Jeszcze nie. I nie wypiłeś nawet tego kokosa. Wypiłem. Potrzebujesz wody? Wypiłeś? Z obu? Tak. Nie. Oba kokosy są pełne. Są... Gdzie? Tu leżą, koło mnie. A nie, to z tego jeszcze nie piłem. A masz kokosy w ogóle przy sobie jakieś? Nie, nie mam. No właśnie. Musiałem miejsce zwolnić. To ja piję z jednego. Ty wypij z drugiego. I jeden sobie możesz przetworzyć na tłuszcze, a z drugiego wytwórz sobie ten. Tam. Wiesz co? Zjem sobie to. No, na razie. I co teraz? To mam, na kamyczku leży. To weź linkę. Jedną? Ja. Jedną. No, coś zrobiłem. Bidon. No teraz chyba. W razie czego będzie można tą wodę czy coś tam wiesz brać. A drugi możesz sobie wiesz, przerobić na te i miski tutaj wystawić, to się woda będzie zbierała czysta w czasie deszczu. Będziesz mógł ją sobie pakować do bidonu. I mam pytanie, czy ty przeczytałeś, gdzie idziemy i co robimy? Jeszcze nie miałem okazji. No dobrze. Te rzeczy, które są tak, jakby takim małym drukiem napisane, zadania, trzeba zrobić jakby później. Najpierw trzeba zrobić to, co jest takim grubszym i większym drukiem. O, zostawiłem miski. Stoją na środku. Dobrze. No dobrze, jak będzie padało, to... Co jeszcze? Nie, ja sobie jeszcze przeczytam o tych jedzonkach, o tych grzybach wszystkich. Kościane topórki i kość. Ten wiem, co robi. Czyli ja muszę ten owoc podpisać potem, dobra. Sprawdźcie jakąś lokalizację. A, ten grzyb daje pasożyty. Tylko pasożyty. Dobra. Ten grzyb gotowany nic nie daje, a ciekawe, co tutaj jest jedzone. Chwileczkę. Zaczekaj. Dobra, może na chwilę do was przyznać, tylko bo ja tylko pojadę. Tak. Nie ma sprawy. Dobry.
No to odwiedziny dzieciaków. Okej. Okay. Hmm? Tak. No dobrze. Możesz sobie tą wodę z tych misek do kokosa wziąć. Za momencik. Tu bambusowa rana, ściana, wiata, dach, balkon. Dobrze. Łapki. Brak wpisów. Bambusowa suszarka. Jakaś lubka jest pod tobą. Mhm. Już pijawki sobie zdjęłam. Co jak skłody te... No dobra, no i przejrzałem wszystko. I co dalej? Znajdź pomoc. Przygotuj i wypij ajakuskę, aby odzyskać pamięć. Jaką ajakuskę? Aha, jaką ajakuskę? Powiedz mi. No, znajdź pomoc. Jaką ajakuskę ty chcesz pić? Możesz mi to wytłumaczyć. Przygotuj i wypij ajakuskę. Cokol. Ajakuskę. Ja już zostanę przy tej nazwie. Ajakuska, dobra. Idziemy łapać ajakuskę. Masz w czterech miseczkach przed sobą wodę, możesz sobie ją wziąć ze wszystkich misek. Aha, tylko... Mam nadzieję, że wiesz jak. Nie. To nie wylewaj, tylko otwórz plecaczek. No to wiem. Otwórz plecak, weź do ręki kokosa i jak najedziesz na te miski, to będziesz miał takie dwie jakby miseczki, wlej i wylej. No są. To musisz pilnować, są. Że masz zrobić jakby załadować do bidonu, tak? A nie ten. No wiem. No. Sobie proszę załadować. Pytanie ile? Aha, tu już widzę ile jest ten. Tak. No jest. I mam teraz... 40 na... Nie, 26 na 40. I my mamy tak, sprawdzić lokację Lambda jako pierwsze, bo ono jest tak wygubione. A potem przygotować ajakuskę. Tak? Czemu mam 20? No co jest? Czego masz 20? Może wylałeś z powrotem do miski zamiast zabrać z miski. To najbardziej prawdopodobne. Czekaj, bo zaraz będziesz miała wizytację. Okej, to czekaj chwilę. Okej, był tylko wrzask. Tyle. Tak, dziewczyny se poszły. Okej. Narobiły wrzasku i poszły. W każdym razie to pewnie się nagrało. Trudno. Trudno. Dziwne, gdzie? Dziwne, nie mam tych. Czego nie masz? Bandaży. No miałem mieć bandaże i nie ma. Pewnie zrobiłeś przetwórz zamiast wytwórz i zrobiłeś sobie z tego włókienka zamiast bandaże. Możliwe. No, ja nawet zrobię. 100% pewne. Chodź, pokażę ci, gdzie jest jeszcze roślinka na bandaże. Jest. No jest, stoję koło niej. Masz. No nie, to nie jest roślinka na bandaże. Ale dawaj dalej. Nie mam już czym. To zrób sobie. Aha, jeszcze tylko trzeba mieć czego. Na co, nie masz ani kija, ani patyka? Patyk mam, ale nie kij. Znaczy te kije, te takie kije, nie małe kij. Proszę bardzo, wyrzuciłam ci kij. No bo kij nie mam, bo sobie zrobiłem... Dlaczego tu żadnego kraba w ulicy? Dobra. O ile ślimol. No dobra, to nie jest roślinka na ten? Na... Nie, chodź za mną. Ja tu jedną widziałam. O, jest. Zaraz, bo się zaklinowałem. Jak go coś nie użre, to się zaklinuje. Tutaj, widzisz tą z żółtymi kwiatkami, przez którą przeszedłeś? To ta jest na... No. No, to ona.
Co potrzebujemy, żeby przetopić metal? Pieca? Bo rudę mamy, więc coś... No coś możemy z niego z tego wytopić. Węgla drzewnego, płotnych cegieł. A węgiel drzewny masz w tym, w ognisku, jak się skończy. Tak, już go zbierałam. Ale to jest za mało. O, spada. Trzeba ją od razu. Dobra. O. Chyba pójdę następne zupy gotować. Dobra, zrobiłem opatrunki. Lepiej mieć niż nie mieć. Tak, w twoim wypadku to nawet lepiej mieć więcej. No. Być! Dobra, mamy. Teraz tak. Takie, no, nie mogę trafić mięsko, bo takie mięsko. Następne zupy z mięsa się gotują. Ja mam jeszcze krapa. Nieupieczonego. A jak nieupieczonego, to on się chyba nie psuje. Nie wiem, jeszcze nie pełza mi po plecaku. I zupy się o dziwo nie psują, dlatego je robię. Bo te wszystkie inne, te się psują. A ta... Mamy zupę rybną. Proszę bardzo, dwa razy zupa rybna. No dobra, i co? A nic, tak sobie ten... O, kiki znalazłem. Czy ty jesteś gotowy na wyruszenie gdzieś dalej? Znaczy trzeba by się przespać i polecieć wtedy, by zobaczyć to miejsce. Dobrze. A to by się trzeba było zdrzemnąć do tego, żeby mieć energię. Ja to tak kiepsko przędę, że tak powiem. Nie tylko ty. Więc idź się prześpij, a ja sobie poszlałem się. Mamy dwa łóżka, więc możemy się razem położyć. I wtedy w pełni naładowanie iść razem. Kładziesz się tu czy w hamaku? Tu. To ja idę do hamaka. W razie czego mnie coś oblezie. A wiesz, że nie wiem, czy jak leżysz w łóżku. Na ziemi jak to faktycznie. A w łóżku jak leżysz, czy cię coś oblezie, to nie wiem. No hej. Nie mam nic. Nie mam nic, ale muszę coś zerzeć. Zupa mięsna, dobra. Ja sobie zjem zupę rybną. Te dwa, które stoją jeden na drugim, trzeba zostawić, bo to są fajne te na pasożyty. Ja jedną zupę rybną sobie chyba łyknę. O, i trochę mi zdrowia podeszło do góry. Dobra. Ja jeszcze ugotuję tutaj... Następną zupę, czekaj. Banany mi się popsuły. Ja bym tu ugotowała, tak, z tego nie można tam wrzucić. O, mogę larwy wrzucić do zupy, będzie zupa z larwy. A, nieznany owoc zepsuty. I co z tym zrobić? Jak zepsuty, to... Krab niestety się zepsuł. Widzisz to. Myślałam, że się nie psuje krab. I zielone grzybki też się zepsuły. Wykop to, ale nie w tym miejscu. Gdzieś w krzakach wyrzuć. Dobrze. Larwy się nie psują, o dziwo. No. A może larwy można ugotować, ciekawe. No właśnie zupę robię z larwy. No bo mam larwy, to można zrobić więcej. Ale mam jeszcze tuka. I czekaj, ja mam mięso stukana jeszcze. To zrobię mięso stukana. Na pewno będzie ta zupa bardziej pożywna niż ta z tego. Ta z tego jest prawie nie do... Wow, niebieskie grzybki dają 10 energii. Wow. Dobra, idę do śmietnika. O, ja mam jeszcze myszę. Czekaj, zrobię jeszcze mięso z myszy. Jestem ciekawa, czy ta mysza coś... Tegaś. Dobra, i wtedy pójdziemy tam do... W tych miskach jest pusto, to trzeba je wystawić tutaj.
Żeby wodę chociaż zbierały później. Czy mi się chce pić? Chce mi się pić, to ja jeszcze się napiję. Piekło się mięso? A jeszcze się piecze. Bez sensu. Znowu wzięłam coś, co... rzuciłam do śmieci. Gdzie ty w śmieciach siedzisz? No, tam. Ale w zasadzie ja niszczę, nie wyrzucam. A to jak niszczysz? Mogę zniszczyć. Możesz. Możesz i możemy iść tam... do tego. Brałeś pająka z pułapki? Chyba nie. Nie. Nawet nie wiem, że gdzieś jest jakaś pułapka. W tych bananach stoi taka pułapeczka. Malutka. O, kokosik. No. Co ja wyrabiam? Wezmę sobie tego kokosa. Widzisz, tu jest taka pułapka mała. Ja ją teraz uzbroiłam. Pająka mam przy sobie. No to co, idziemy? Ja, ciekawe tylko, co mi zegarek pokazuje. Że czemu żyje jeszcze. Myślałam, że czegoś brakuje. Co znowu? Jakim cudem? Co mnie przez spanie na podłodze. No a co? Robale masz? Jaweczki, tak. A pijawki? Jaweczki. Pijawki to często się przyczepiają. Chodzimy tu po krzaczorach. No dobra, to możemy gdzieś iść. Faktem włócznia mi się kończy, ale możemy iść. No i włócznie to się da bardzo prosto zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. Widzę tą roślinkę na bandaży, to ja wezmę. Przy tobie to lepiej być uzbrojone. No co ty, przecież mam pancerz. Się nie zatrzymuj, tylko idź. Nie, się czaisz sam. Stój. Co? Stój. A, pijam. Stój. No stoję. Zdjąłeś mi pijawki, dziękuję. No się nie, kręci się w kółko. O, akurat orzeszek spadł. To może Szka, gdzie jesteś? O, tu gdzie idziemy, panie. O, larwy są, można wziąć. Tu gdzie idziemy? No, tam gdzie mamy iść? No nie wiem. No przecież na mapie miałeś sprawdzić. Mamy tą... Mam mapę? Miejsce lampy. Mamy. Czekaj, bo mnie znowu... Podniosłam ten. Mamy. O, jest mapa. No. Mogę zostawić. Spoczko. Nie wiem, gdzie jesteśmy, nie wiem, gdzie mamy iść. A spójrz, jak masz otwartą mapę, spójrz na zegarek. I na zegarku masz współrzędne geograficzne i na tej mapie też. Na mapie jest taki jakby domeczek nad rzeką, taka wiata. To jest ta wioska, w której byliśmy. A mamy iść do czerwonego punktu lambda. Lambda 2. Też masz oznaczenie. .026 na .041. No mam, no i co, jeżeli mapa... Dobra, północ jest tam. Dobra, to skoro północ jest tam, to znaczy, że trzeba iść tam. Gdzieś tam trzeba iść. No to dawaj.
Jak już będzie środek nocy i ten, to cię będę ratować. Wpadłam na ciebie. Nadziałeś się na moją włócznię. Chwila przyjemności. Godzina w ogóle. Ty, jest już późno, ja idę ten. Koniec, Misiek, koniec na razie. Stań. Gdzie? Stój. Stój. Ty, widzę żarcie, widzę żarcie. Stój. Stój. Stoję. Stoisz? Dobra. Ja robię zapisz i wyjdź. Na chwilę. Ponieważ trzeba ogarnąć dzieci. My mamy w domu dzieci. No to już wiecie, o czym nam się w końcu przypomniało. Do kolejnego razu. Hej.